dziękował panu jakoś za to? To było niespełna 7 lat przed wejściem Polski do Unii. Kogo pan widzi w roli prezesa PiS? Panie pośle, Richard Henry. Dobrze ja mówię? Pan się urodził w Londynie w ogóle, tak? Jeszcze w Londynie, do niedawna? W czasie mgły stulecia, w Polsce była wtedy zima stulecia, na terenie szpitala Charing Cross Hospital, który teraz jest w dzielnicy Hammersmith, tam gdzie Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, a w budynku tego szpitala jest kwatera główna Policji Londyńskiej. Wszystko na terenie, gdy chodzi o kwestie kościelnej jurysdykcji, opactwa westminsterskiego. Urodziłem się w Londynie, ponieważ od czegoś trzeba było zacząć. Rzeczywiście we wszystkich dowodach osobistych, tam legitymacjach szkolnych miałem Richard Henry. W szkole nie było to komfortowe, ponieważ wołali na mnie Anglik, a ja się oburzałem bardzo. Pamiętam, rzuciłem się do bójki, jak ktoś mnie zapytał, miałem wtedy lat 10, komu kibicowałem w czasie meczu na Wembley, Anglia-Polska, historyczny remis, gol Dobarskiego, awans na mistrzostwo świata w Niemczech, gdzie byliśmy na trzecim miejscu potem. No i tak sobie jako Richard Henry żyłem, startowałem w wyborach jako Ryszard, aż tu PKW, Państwa Komisja Wyborcza, zrobiła psikus. Nie tak jak deklarował kandydat, tylko na plakacie wyborczym, na afiszu miało być tak, jak ma w dowodzie. I nagle stałem się Richardem Henry Czarneckim, a prezes Kaczyński na konferencji prasowej powiedział, że no to nie przeszkadza, ale ja bym na jego miejscu to zmienił. No więc odczekałem lat 4 i zmieniłem. Jasne, a panie proszę, jak wyglądało pańskie dzieciństwo w Londynie? Pan, rozumiem, przeprowadził się do... Nie, ja szybko byłem do Polski, jako czy... bardzo małe dziecko z Londynu się wyprowadziłem, nie do Polski, najpierw do Belgii, a potem do Polski i już przyjeżdżałem do Londynu jako człowiek dorosły. Tyle mojej epopei, nawet tam pracowałem, tyle mojej brytyjskiej epopei. Mam tam wielu przyjaciół i polskich, i angielskich, ale moje miejsce jest tutaj. Czasem mówię, że co prawda urodziłem się w Anglii, ale chcę umrzeć w Polsce i to podkreślam. Potem pan zaczął przygodę polityczną, prawda? Bardzo wcześnie. Właśnie, niech pan opowie o początkach. Jak pan się w ogóle dostał do polityki? Mama mnie puściła do szkoły rok wcześniej, więc poszedłem na studia, jak miałem lat 18 i to był akurat ten czas Solidarności. Zapisałem się do NZS-u, wcześniej byłem w jakimś ruchu szkolnym niezależnym. Zacząłem szybko konspirować, tam jedno zatrzymanie, drugie zatrzymanie. Byliśmy w podziemiu, odtworzyliśmy Krajową Komisję NZS-u podziemną. Jak przyszła Wolna Polska, zostałem posłem, mając lat 28. Najmłodszy miał 22 lata. Było takich wielu młodych posłów, którzy przychodzili do Sejmu, potem znikali. Jeszcze ktoś tam miał 24. No ja miałem 28, no ale w polityce zostałem. Byłem najmłodszym wiceministrem w historii Polski, tej nowoczesnej. Byłem wiceministrem w gabinecie pani Hanny Suchockiej, wiceministrem kultury i sztuki. Potem byłem najmłodszym ministrem u Jerzego Buzka, ministrem do spraw europejskich i potem ministrem w jego kancelarii, kancelarii prezesa Rady Ministrów. Potem przerwa 3-letnia i europarlament. Pan wypromował, to można tak powiedzieć? Pan był szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tak, prawda? Tak. I tam Mateusz Morawiecki też. Niech pan opowie tą sytuację. Zaprosiłem do współpracy około 100 osób, ponad 100 osób. Wśród tych ludzi był świętej pamięci Olek Szczygło, który zginął pod Smoleńskiem, minister obrony narodowej, szef BBN-u. Była dzisiejsza prezes PKO BP Iwona Duda. Był też późniejszy szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Wszyscy byli dyrektorami czy wiceprezesami departamentów. I był też młody człowiek z mojego Wrocławia, po studiach w Niemczech, znający angielski. Mateusz Morawiecki, który został wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych. Pamiętam, że wtedy też już miał oczywiście pewne polityczne inklinacje. Został jeszcze jako pracownik, jako wicedyrektor Departamentu u mnie, został radnym Sejmiku Dolnośląskiego. No a przede wszystkim była kwestia uzupełnienia
składu Rady Nadzorczej Banku Zachodniego, wtedy kiedy jeszcze był Bank Państwowy. No i pamiętam, że to dzisiaj wydaje się nieprawdopodobne. Ja i Władysław Frasyniuk razem, ale także ówczesny szef Solidarności Dolnośląskiej Tomek Łucik, żeśmy byli w mniejszości, popierając Mateusza Morawieckiego na funkcję członka Rady Nadzorczej. I wtedy większość posłów Dolnośląska miała innych kandydatów, czy innego kandydata, no ale wtedy ówczesny minister skarbu zdecydował, że właśnie Mateusz został członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego. Bank wkrótce kupili Irlandczycy. Mateusz, który dobrze mówił po angielsku, został dostrzeżony i tak zaczęła się jego znakomita kariera bankowa. Potem nastąpiło stanie dwóch banków, Banku Zachodniego w Wrocławiu i Banku w Poznaniu, WBK. Jego bank stał się trzecim bankiem w Polsce. No a potem poszedł do polityki. Czyli pan go wypromował. No tak można powiedzieć. Tak? Mateusz Morawiecki sam siebie wypromował swoją ciężką pracą. No, ale bez pana to nie wiadomo, co to tak zaszedł. Jeżeli, ale jest faktem, że pierwszą pracę dla państwa polskiego podjął u mnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych. To był okres, no to było niespełna 7 lat przed wejściem Polski do Unii. Dziękował panu jakoś za to? Był dobrym urzędnikiem, pracowitym, a potem poszedł drogą bankową i do polityki wrócił. Ale nie zapomniał pana, czy tak? Nie. Niewdzięczny. Nie. Oczywiście, że pamięta i zresztą... Macie kontakt, nawet panowie, jakoś? Podkreśla. Macie panowie kontakt teraz? No. Naturalny kontakt człowieka, który popiera rząd, jest europosłem danej formacji, ale także oczywiście znamy się prywatnie, chociaż ja się skupiam w tej chwili oczywiście na pracy w Brukseli i Strasburgu. A prywatnie to jakoś się spotykacie, na przykład nie wiem, na grilla czy jakieś spotkania? Pan premier człowiekiem bardzo zajętym, więc w zasadzie jego czas prywatny jest redukowany do minimum. No mój też. Czyli nie ma czasu jednym słowem, tak? Bo pan właśnie kursuje ciągle Strasburg, Bruksela, ale nie tylko. Niech pan opowie o ostatnich swoich podróżach. Grudziądz, Rybnik, Rzeszów, Gdańsk. Byłem w delegacji Parlamentu Europejskiego jako obserwator, jedyny Polak, w delegacji obserwatorów wyborów parlamentarnych w Libanie. Byłem też ostatnio w Bośni i Hercegowinie. Taki no, bardzo ciekawy kraj. Trochę sztuczny, gdy chodzi o funkcjonowanie. I byłem też na Madagaskarze, również jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. A, no to pan trochę odpoczął może, czy nie, na Madagaskarze? Nie, to... Miał pan czas trochę na właśnie na morze, plażę, czy jednak... Zupełnie nie. Byliśmy w stolicy i byliśmy także na południu kraju. Potworna bieda, po suszy. Zupełnie skrajna nędza tych biednych ludzi, więc ja wiem, ktoś tak kojarzy Madagaskar, tak. Tymczasem tak jednak problemy, ludzkie problemy, akurat Unia Europejska, podobnie jak Bank Światowy, jak IMF, tam łożą spore pieniądze, nie za bardzo widać, gdzie te pieniądze znikają, bo ludzie żyją w strasznych warunkach. A wracając do polityki, pan był swego czasu w Samoobronie. Tak. Jak pan wspomina Andrzeja Lempera, bo to jest taka postać nietuzinkowa. Bardzo ciekawy człowiek, samouk, który doszedł w zasadzie własną pracą, też inteligencją emocjonalną, do czego doszedł. Człowiek, który no, był na czele ruchu protestu, a potem myślę, że tak naprawdę chciał mieć akceptację także elit. Nie wiem, czy to też nie okazało się go słabością. Natomiast był to człowiek bardzo żywotny i prawdę mówiąc, panowie, ja nie za bardzo wierzę w jego samobójczą śmierć, bo był to człowiek bardzo żywotny. Czasem z nim podróżowałem, wsiadał do samochodu, pierwszy telefon do żony, jak tam inwentarz, jak tam zwierzęta. Tacy ludzie nie popełniają samobójstwa. Dziwna sprawa, dziwna historia,
Oczywiście, jak wielu polityków, robił błędy. Myślę, że poważnym błędem był ten kurs kolizyjny z Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że na pewno odcisnął swoje piętno na historii Polski. Na pewno ja nie będę go krytykował nigdy. Pan go tak przyjaźnił się pan z nim? Nie, to przyjaźnił się, ja go szanowałem. To jest człowiek, który przecież nie miał studiów, a własną ciężką pracą doszedł do stanowisk państwowych. I oczywiście można krytykować jego metody działania czy poglądy, natomiast uważam, że trzeba raczej też pokazywać, że ludzie, którzy nie kończą najlepszych uniwersytetów w kraju, też mogą do czegoś dojść, też mogą mieć wpływ na rzeczywistość i ja bym raczej pokazywał od tej strony dżelepera, jako kogoś, kto pokazał ludziom, że też mają szansę. Panie pośle, a co się mogło, wracając do śmierci pana dżelepera, co się mogło stać według pana, jeśli nie właśnie nie samobójcza śmierć? Ja nie chcę spekulować, na pewno był posiadaczem wiedzy o różnych rzeczach i o tym zaczął głośno mówić. Ja absolutnie nie mówię, że to była kwestia polityki, może to była kwestia jakiejś wejścia w szkodę, w cudze interesy, bardzo poważne, ekonomiczne. Natomiast podkreślam, nie rzucam żadnego oskarżenia, natomiast są ludzie, każdy z nas ich zna, o których wiemy, że samobójstwa nie popełnią, bo są żywotni, pełni energii, nigdy się nie załamują. No, tak, ja wiem, nie widać, miał długi, no miał długi, mógł pójść siedzieć do więzienia do tych długów, a to jeszcze by przekuł, prawda, że został posadzony za poglądy. Więc, ale czasem nie widać, bo w środku człowiek nie pokazuje. Nie, oczywiście. Znaczy, ja mówię, subiektywnie uważam, że jego samobójcza śmierć jest mało prawdopodobna i za bardzo w to wierzę. Śledztwo było. Znamy jego wyniki. Czy pan planuje wrócić do krajowej polityki? Dobre pytanie, ważne pytanie. Jestem w polityce naszym centralnym ponad 30 lat. Nie ukrywam, że myślę o powrocie do polityki krajowej, na pewno nie za rok, ale polityka jest grą zespołową, a więc to już decyduje kapitan drużyny, czyli prezes Kaczyński, na jakiej pozycji będzie mnie widział. To pan tak się podporządkuje ślepo? No. Polityka ma swoje reguły, nie jesteśmy solistami, jesteśmy częścią zespołu, więc jak mnie prezes Kaczyński ustawi na pozycji napastnika, będę atakował, na pozycji obrońcy tak, będę bronił. Radnym, to też pan wolę grać na prawym skrzydle, prawdę mówiąc, w prawej obronie, ale jak trzeba, to i w środku pola. Pan często właśnie, pan nawiązuje, pan, często pan się widuje z prezesem Kaczyńskim? A co znaczy często? Nie wiem, raz w tygodniu? Nie, raz na dwa prezes tygodnie. Kaczyński jest człowiekiem zajętym, ja funkcjonuję w Brukseli, ale... ale nie wierzę, że się nie widujecie i na Nowogrodzkiej? Czasami mam przyjemność z panem prezesem rozmawiać. Zwykle na Nowogrodzkiej, nawet w czasach, kiedy był premierem, wicepremierem w rządzie, to też na Mariach Pojezdowskich, ale głównie na Nowogrodzkiej. No teraz jest na Nowogrodzkiej, więc tylko tam. Jesteście na ty? Pan prezes zaproponował mi przyjść na ty już ładnych kilka lat temu. Raczej nie przechodzi na ty z ludźmi zbyt młodymi. Ja już zupełnie jestem taki młody, więc tak. Młody duchem, ale... Już, tak. Kim dla pana jest prezes Kaczyński, niech pan opowie? Uważam, politycznym mentorem? Uważam, że jest bardzo wybitnym politykiem, który będzie oceniany po latach jako mąż stanu, politykiem, który ma wizję, rozumie, czym jest państwo polskie, który popełnia również błędy, ale potrafi się do nich przyznać, tak, błędy personalne. Jaki to błąd na przykład? Nie, ale sam o nich mówił, że czasem popełniał błędy personalne. To się zdarza, natomiast pokażcie mi polityków, którzy się przydają do błędów, jest takich naprawdę bardzo niewielu. Bardzo pozytywnie oceniam prezesa. Myślę, że gdyby nie prezes, to nasza formacja na pewno by nie rządziła i na pewno by nie rządziła tak długo. No właśnie. Jak odejdzie prezes Kaczyński, to PiS się rozpadnie? Ja myślę, że trzeba myśleć o jak najdłuższym przywództwie prezesa
to będzie służyć nie tylko formacji, to będzie Polsce służyć, będzie stabilizowało polską scenę polityczną. A jeśli prezes przejdzie na emeryturę polityczną, to kogo pan widzi w roli prezesa PiS? Nie ma co gdybać. Życzę mu, żeby jak najdłużej nie przechodził na emeryturę. Dla dobra Polski. Ale jeśli przejdzie. Kiedyś będzie musiał. No. Sam o tym mówił, tak? Że przejdzie. No, co jakiś czas. To wymienię trzy nazwiska. Już... Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Ziobro. Beata Szydło może. O, może Beata Szydło. Ryszard Czarnecki. Ja prezes podejmie decyzję, ja będę ją respektował. To się nazywa lojalność do bólu. No nie, no panie zbyt lojalny. No właśnie, co pan taki? No. Kiedyś pan... Zmienia, bo swego czasu tak się. Ale ja się różnię w pewnych sprawach z panem prezesem Kaczyńskim. Ale byliście się, różniliśmy, znaczy prezes o tym wie i głowy mi nie urwał. A jak? W kwestii kary śmierci na przykład. No tutaj, ja mam tutaj pod tym względem stanowisko, że tak powiem, inne niż prezes. No tak, ale to i tak kary śmierci wiadomo, że nie będzie. No tak, no ale no mówimy, że tak powiem, o kwestiach nie tyle, mam rację, formalno-prawnych, z moratorium. Nie ma w polskim prawie w tej chwili kary śmierci już, więc ja nie jestem za tym, żeby ją przywracać. Polityka jest grą zespołową, znam swoje miejsce w zespole. No, kapitanem jest Jarosław Kaczyński.